gdy chcemy się nieco rozerwać i uciec jak najdalej od trudności dnia codziennego. Najczęściej wybieramy ucieczkę do filmów, seriali oraz przede wszystkim gier. Gry bowiem pozwalają nam wyjątkowo mocno wczuć się w problemy, które nie są nasze. I jest to jak najbardziej super, bo często jest to sposób na przeżycie czegoś naprawdę ciekawego. Jednak częściej historia znana z gry będzie stykać się w sposób wyjątkowo dosłowny z rzeczywistością. Co jeśli powiem wam, że istnieją gry, w których ta granica gdzieniegdzie się po prostu zaciera? O takich właśnie przypadkach z taką straszną posypką postaram się wam opowiedzieć w tym właśnie filmie. Zapraszam do oglądania. Jednak żeby zagrać w gry, wpierw trzeba mieć na czym grać. I tutaj z pomocą przychodzi sponsor tego odcinka, firma Nvidia, producent najlepszych kart graficznych na rynku. Ich najnowsze karty graficzne Nvidia GeForce RTX serii 40 oferują wachlarz rozwiązań, byście jeszcze bardziej mogli wczuć się w gry. Tak by wasze ulubione tytuły wyglądały jeszcze lepiej niż kiedykolwiek i chodziły jeszcze lepiej. Te najnowszej generacji karty graficzne możecie kupić na komputronik.pl. Wracając jednak do technologii, bo ona jest naprawdę fascynująca, dotychczas większość gier wykorzystywała takie sprytne triki i sztuczki programistyczne, by wyglądały one tak jak rzeczywistość. Jednak jeśli chcemy mieć jeszcze bardziej realistyczne cienie, odbicia i inne refleksy, z pomocą przychodzi nam najnowszej generacji technologia ray tracingu. To oznacza, że światło w grach wykorzystujących ray tracing jest rzeczywiście obliczane jak prawdziwe światło w naszym świecie. To w ruchu obliczane tysiące odbić wirtualnych fotonów. I to wszystko sprawia, że światło, odbicia i różne świecące się elementy wyglądają jeszcze lepiej niż kiedykolwiek. I wiem, że to dużo trudnych słów naraz, które tak naprawdę ciężko zrozumieć, ale w skrócie ray tracing sprawia, że światło w wybranych grach wygląda jak prawdziwe. To sprawia, że jeszcze bardziej możecie wczuć się w rozgrywkę i poczuć się jak bohater swojej ulubionej gry. Jeśli jednak dotychczas to kojarzy wam się z lagującymi rozwiązaniami, które na pewno nie chodzą dobrze nawet na waszym najnowszym PC-cie, zostańcie do końca, bo opowiem wam, w jaki sposób najnowsza technologia firmy Nvidia pozwoli wam zyskać dodatkowe FPS-y w grze. Seria Portal to jedne z tych gier, obok których nie potrafię przejść obojętnie, bo to jedne z moich ulubionych tytułów. Z pozoru prosta rozgrywka polegająca na wykonywaniu takich puzli i rozwiązywaniu zagadek logicznych za pomocą tuneli czasoprzestrzennych kryje za sobą naprawdę intrygującą i doskonale napisaną fabułę z takim naprawdę intrygującym creepy twistem. Z góry ostrzegam, że ten odcinek jest pełen spoilerów, ale jeśli jeszcze nie graliście w żadną z gier Portal, no to na co czekacie? Polecam. Nie zawiedziecie się. No i tutaj za chwilę pokażę wam, jak wygląda Portal 1 z 2006 roku, zremasterowany z pomocą technologii Nvidia. Który to w wersji RTX wyszedł całkiem niedawno i szczerze mówiąc polecam, bo to ciekawy tytuł. Gra jest dostępna dla wszystkich posiadaczy Portala 1 za darmo do pobrania. A sam Portal możecie kupić na promocji, czasami dosłownie za 5 zł. Bo w pierwszej części, gdy spokojnie układamy sobie kostki na guziki i strzelamy portalami tu i tam, nagle dowiadujemy się, że testami kieruje sztuczna inteligencja zwana GLaDOS, mistrzyni ciętej riposty, która za rozwiązanie testów obiecuje ciastko, a następnie ni stąd, ni zowąd chce nas zabić. Ciastko jest bowiem kłamstwem i zapamiętajcie to. Frustracja narasta szczególnie, gdy pod koniec pierwszej części gry, gdy byliście wyjątkowo wytrwali i sumiennie wykonaliście wszystkie testy, a później zgrabnie biegaliście po zapleczach ogromnego podziemnego laboratorium naukowego Aperture, GLaDOS udaje się pokonać tylko po to, byśmy następnie ze słonecznego parkingu placówki zostali wciągnięci z powrotem pod ziemię przez coś lub kogoś. Jednak o co dokładnie chodzi? Co się dzieje tam pod ziemią? I dlaczego te wszystkie zagadki logiczne mają tak duże znaczenie dla GLaDOS? Oraz czemu na swoim torze testowym nie spotykamy żadnego innego żywego człowieka? By w pełni odpowiedzieć na to pytanie, musimy jeszcze bardziej zagłębić się w tajniki i najciemniejsze zakątki działalności Aperture Science. Bo na zapleczach klinicznie czystych i śnieżno-białych szlaków testowych znajdziemy brudne i ciemne zakątki, w których przebywał, a może w czasie trwania pierwszej części gry wciąż przebywa jakiś
Człowiek. Człowiek, który przez to wszystko, co działo się w tym laboratorium, absolutnie zwariował. I choć z perspektywy laika różne pobazgrane farbą ściany z mistycznymi znakami i kostkami używanymi do rozwiązywania eksperymentów z serduszkami oraz zapewnienie, że ciastko jest kłamstwem, mogą nie dawać za wiele do myślenia, cały ten temat zdecydowanie bardziej zgłębia i rozwija druga część gry, a w szczególności jej zapowiedź, która wstępnie wcale nie była standardowym ogłoszeniem ani żadną notatką prasową, gdzie deweloperzy stanęli na scenie mówiąc, że zaraz będzie druga część ciepło przyjętego Portala. Bo zapowiedź gorąco oczekiwanego Portala 2 była wyjątkowo mocno powiązana z otaczającą nas rzeczywistością. W marcu 2010 roku pierwsza część gry została zaktualizowana, by zawierać nowe funkcje. Nie dotyczyło to jednak żadnych poprawek ani innych modyfikacji co do rozgrywki. O nie, był to o tyle interesujący update, że jego opis głosił, że zmieniono spektrum transmisji radiowych, by sprostać wymaganiom federalnym i stanowym w zakresie regulacji. W grze znalazło się od tego czasu również nowe osiągnięcie, transmisja otrzymana. Otóż okazało się, że od czasu aktualizacji w grze zostały rozsiane po różnych komorach testowych specyficzne radyjka, które jeśli zostaną przeniesione przez gracza w odpowiednie specyficzne miejsce komory testowej, zamiast muzyki zaczną odtwarzać serię dziwnych dźwięków. W taki sposób do gry zostało dodanych 26 nowych transmisji, które można było odkodować używając odpowiedniego oprogramowania. I w taki sposób osoby, które już naprawdę chyba nie miały co robić, grając w kilkuletnią grę w poszukiwaniu zmian, które przynosi aktualizacja, w poszukiwaniu tego, czym dokładnie jest dostosowanie transmisji radiowych do federalnych regulacji, mieli rację i mieli słuszność, bo odkryli coś niespodziewanego. Cały ich wysiłek i poświęcenie nie poszło na marne, bo oni jako pierwsi dobrnęli do tych zmian, które zapowiadały w rzeczy samej największe zmiany. Były to w praktyce jedne z pierwszych informacji dotyczących tego, że druga część Portala w ogóle powstanie, oraz w szczególności były to pierwsze informacje na temat tego, jak drugi Portal będzie w zasadzie wyglądał. By the way, jeśli chcecie obejrzeć więcej kontentu ze mną oraz z grami, zapraszam was na mój nowy kanał Shop Gra, gdzie wkrótce pojawi się film z moim speedrunem z Portala 1. Przyznaję się, będę cheatował. Wracając jednak do sedna sprawy i historii. W obrazkach ukrytych w transmisjach były obecne różnego rodzaju nie tylko losowe materiały naukowe, jak na Aperture Science przystało, były tam też zawarte wszelkiej maści cyfry i litery, które ułożone w odpowiedniej kombinacji dawały specyficzne hasło. Hasło to było jednak zaszyfrowane, a po odszyfrowaniu, tak zwanemu odhaszowaniu, dawało numer, który służył do połączenia się z systemem BBS. To w praktyce prehistoryczny internet, gdzie właściciel takiego, można to nazwać, serwera BBS mógł publikować i udostępniać na nim pliki. To oczywiście ogromny skrót, jednak tak w praktyce działał ten konkretny numer. Był on zlokalizowany na przedmieściach Kirkland, czyli tam, gdzie firma Valve, odpowiedzialna za kultową serię Half-Life, jak i Portala właśnie, zaczynała swoją działalność. Nie będę wchodził tutaj jednak w szczegóły, jak połączyć się z takim serwerem BBS, gdyż wykracza to absolutnie poza moje kompetencje, a jako że tego typu usługi były popularne od lat 70. jakoś do początku współczesnego internetu w latach 90. Całe szczęście, że nie muszę tutaj uchodzić z tego powodu za głupka. Kilku osobom udało się jednak połączyć na ten numer poprzez specjalne, również dość historyczne kombinacje, używając starych modemów do internetu oraz specjalnego oprogramowania umożliwiającego obsługę BBS. No i po połączeniu się trzeba było wpisać login GLaDOS jako backup oraz hasło ponownie backup. A wtedy mogliśmy ujrzeć losowy dump plików, które zdradzały co nieco szczegółów z nadchodzącej gry. Przede wszystkim były to obrazki w postaci ASCII artów, które prezentowały nadchodzące mechaniki w grze. Znaleźć można było pośród tego istnego spamu również wypowiedzi samego założyciela, prezesa Aperture Science, w formie pisanych tekstów, które potem były wypowiadane przez niego w drugiej części gry. Nieco później, 3 marca, pierwsza część gry została ponownie zaktualizowana, o czym można było się dowiedzieć m.in. z serwera BBS, który informował nieco przed drugą aktualizacją pierwszego Portala o tym, że rozpoczęto właśnie proces odzyskiwania ważnego czynnika. I to właśnie wtedy zakończenie pierwszej części Portala zostało zmienione w taki sposób, żebyśmy jako gracz zostali wciągnięci przez jakiegoś robocika z powrotem do Aperture Science. Robocik nazywa się Party Escort, czyli jakby wciągacz imprezowiczów. A w taki oto sposób główna bohaterka obu portali, Chell, wróciła do placówki, mimo że siła eksplozji z końcówki pierwszej części siłą rzeczy wyrzuciła ją na powierzchnię, gdzie mogło się wydawać, że ucieczka jest oczywista. Jednakowoż stało się tak, a nie inaczej, że pewne specyficzne robociki wciągnęły ją z powrotem, by utknęła tam z tamtej perspektywy tak jakoś na zawsze. Co w uniwersum wspólnym Portala i Half-Life'a było jednak chyba najlepszym wyjściem, bo ówcześnie na Ziemi zaczynała panować pewnego rodzaju dyktatura kosmitów, którzy wykorzystywali surowce
podstawce naszej planety, bo tak. Więc może i lepiej, że nasza główna bohaterka, protagonistka, była zabunkrowana głęboko pod ziemią w dzikim centrum testów i laboratoriów, bo może w innym wypadku nie dożyłaby drugiej części gry. Drugiej części gry, do której odliczanie na dobre zaczęło się na serwerze BBS, a przynajmniej tak by mogło się wydawać, gdyby nie fakt, że to odliczanie trwało jeszcze przez 20 minut po tym, jak Portal 2 został oficjalnie zapowiedziany na platformie Steam z wiadomością od deweloperów z pozdrowieniami dla graczy. W wiadomości niektóre znaki były podkreślone, a ich ciąg tworzył dwa hasła: The Ratman oraz Honey? Dobrze to czytam? To w praktyce był drugi login i hasło do serwera BBS, gdzie po podaniu tych danych uzyskiwało się dostęp do specyficznego obrazka z podziękowaniami za udział w testach. Po dalszych kombinacjach najbardziej zagorzali gracze dowiedzieli się w taki sposób, że w drugiej części gry będzie dostępny tryb kooperacyjny, multiplayer, i to z grubsza to, co miałem na myśli. To jak uniwersum Portala styknęło się ze światem rzeczywistym, prowadząc intrygującą grę między światem realnym a tym fikcyjnym. Jednak żeby spróbować zrozumieć, skąd mogą dokładnie pochodzić te obrazki, musimy zagłębić się jeszcze bardziej w zagmatwane uniwersum fabularne Portala. Co działo się między obiema częściami? Czego nie byliśmy do końca świadomi, skacząc sobie między portalami i układając kostki na guziki? Otóż działo się bardzo dużo. Przede wszystkim między pierwszym portalem a drugim wydaniem minęło dużo lat. Bardzo dużo. Na tyle dużo, że automatyczny narrator, gdy budzimy się w Portalu 2, się psuje i nie może obliczyć dokładnej daty naszego długiego snu. Bo w drugiej części gry jesteśmy tą samą bohaterką, którą robociki zaciągnęły znowu z powrotem do środka i wsadzono nas do specjalnego pokoju, w którym mogliśmy spać w najlepsze do końca świata. Bo taką technologię miało Aperture. A ty wciąż musisz chodzić do dentysty i jarasz się ChatGPT-4. Wracając jednak do sedna. Między pierwszą a drugą częścią gry zdarzyło się oczywiście bardzo dużo, jak już wspomniałem. No i prawdopodobnie inwazja kosmitów znana z Half-Life'a zdążyła już się w portalu drugim zakończyć po tych tysiącach lat. Oczywiście nie wiadomo, kiedy dokładnie ma to miejsce, nie wiadomo, czy to wszystko jest prawdziwe, bo w drugiej części portala wciąż utknęliśmy głęboko pod ziemią. Jednak jak do tego doszło? Jak w zasadzie jeszcze żyjemy jako gracz? I czy jest w tym coś, o czym w zasadzie z pierwszej ręki nie wiemy za wiele? Otóż zarówno w portalu 1, jak i w drugiej części, wchodząc w miejsca, w które nas nie zapraszają, odnajdziemy dużo rysunków sugerujących, że nie jesteśmy, a przynajmniej nie byliśmy jedynym żywym człowiekiem w Aperture. Okazuje się, że w pierwszej części wtórował i bardzo nam pomagał nie tyle w samym procesie testowania, co w procesie wybrania nas i ogólnie tego, żebyśmy przeżyli pewien szalony naukowiec, który był naszym aniołem stróżem, a który to razem z nami, jakimiś zahibernowanymi obiektami testowymi, przeżył apokalipsę, która miała miejsce pod ziemią. Z różnych rysunków, w różnych obskurnych miejscach, usytuowanych w placówce, o których mówiłem wcześniej, możemy odczytać pewną specyficzną historię, która została streszczona w specjalnym komiksie o tym, co się działo przed pierwszym portalem, jak i między obiema częściami gry. Z tych oficjalnych materiałów możemy dowiedzieć się na przykład, że GLaDOS zabiła wszystkich naukowców, którzy nad nią pracowali, neurotoksyną, którzy ci sami jej dostarczyli, bo potrzebowała jej do przeprowadzenia testu kota Schrödingera. Kot Schrödingera to rodzaj paradoksu, w którym jeśli wsadzimy kota do pudełka, do którego wprowadzimy truciznę, to kot będzie w superpozycji, będzie równocześnie martwy, jak i żywy. Naraz. To dość duży skrót, ale wracając. Naukowcy dali GLaDOS kontrolę nad całym skrzydłem placówki produkującej neurotoksynę. Dali jej dostęp do takich środków, mimo że GLaDOS od pierwszego uruchomienia zawsze chciała zabić i zniewolić wszystkich ludzi, by nikt nie mógł przeszkadzać jej w testowaniu. Wszyscy byli jednak naiwni i na tyle głupi, że po otępieniu jej inteligencji i procesu myślowego, jak i świadomości specjalistycznymi rdzeniami, które miały na celu modyfikację jej żądań, celów i ambicji, dodając ostateczny rdzeń moralności, oddali jej jakoś na krótko później kontrolę nad całą placówką. I jakoś mniej więcej wtedy zaczęła się masakra. Bo rdzenie doczepione do superkomputera w zasadzie niewiele dawały, więc GLaDOS zrobiła co chciała i tak wszystkich pozabijała. Jeden naukowiec się jednak zachował i robił co mógł, żeby uwolnić się z tej placówki. I właśnie o nim jest ten cały komiks. Bardzo kreatywny i przedstawiający szczegóły tego, co działo się za naszymi plecami. A działo się dość sporo. Bo oprócz zamordowania najinteligentniejszych głów tego świata, poznajemy również historię tego jedynego, który przeżył. Doga Ratmana. Człowieka cierpiącego na ciężką schizofrenię, który po incydencie, w którym superkomputer wybił wszystkich pracowników Aperture, ukrywał się i uciekał przed śmiercią. Okazuje się, że to właśnie on nas wybrał, byśmy przeszli wszystkie testy oraz wierzył, że to my końcowo pokonamy GLaDOS. Dlaczego nas wybrał? Jakim cudem przeżył? Oraz czy końcowo zdołał uciec? Otóż naukowiec wybrał główną bohaterkę obu portali, Chell, nie dlatego, że była najinteligentniejsza, czy najmądrzejsza, czy najlepiej rozwiązywała testy, ale była najbardziej upartą osobą spośród wszystkich obiektów testowych.
testowych w ośrodku. I to przemówiło do Doga Ratmana, że to będzie najlepsza osoba, która rzeczywiście jest w stanie obalić dyktaturę superkomputera. No i miał rację, bo w końcu gracz z zasady jest najbardziej uparty i będzie do śmierci próbował przejść najtrudniejsze nawet poziomy. Dog Ratman przeżył istną apokalipsę w Aperture Science, dlatego że był sprytny i wytrwały oraz był od początku sceptyczny co do zapędów GLaDOS i jej chęci zabijania ludzi. Można powiedzieć, że był pewnego rodzaju odrzutkiem, który nie jest do końca pewien, co się wokół niego dzieje, w czym z pewnością nie pomagała mu choroba, schizofrenia. Gdy w pierwszej części gry my pokonywaliśmy GLaDOS i flaki, a raczej gruzy placówki leżały sobie jakoś na wierzchu, Doug Ratman wreszcie mógł uciec. Ale zauważył przy ucieczce, że główna bohaterka, Chell, jest wciągana z powrotem w środek potwora. Nie mógł on więc pozostać bezczynny i czym prędzej ruszył w głąb centrum, z którego właśnie uciekł. To było oczywiście karkołomne i głupie, bo Aperture, choć pozbawione swojej królowej w postaci GLaDOS, wciąż tętniło życiem i choć wykrwawiało się i umierało, rana po wybuchu była dopiero świeża. Wracając więc, jedynym jego celem było znalezienie naszej protagonistki i zadbanie, żeby nawet jeśli nie uciekła, to była chociaż bezpieczna. Takim oto sposobem po licznych walkach ze zniszczonymi systemami Doug Ratman finalnie zapewnił Chell bezpieczeństwo w specjalnej komorze hibernacji długoterminowej. Sam jednak w tym procesie ucierpiał i został postrzelony przez wieżyczkę. W komiksie wygląda na to, że mógł się wykrwawić, lecz dokładnie nie wiadomo, czy w uniwersum wciąż ma prawo być żywy. Sam w końcu również zahibernował się w komorze do hibernacji i tyle było o nim słychu. Jego ślady możemy znaleźć w różnych miejscach, również na początku drugiej części gry. Ale jeśli chcielibyście się na własnej skórze przekonać, co działo się przed tym wszystkim, o czym przed chwilą opowiadałem, dzięki zaangażowaniu graczy i intensywnej społeczności moderów powstała specjalna modyfikacja do pierwszej części portala, Portal Prelude, który pozwala wam wcielić się w rolę obiektu testowego na trochę przed tym, jak GLaDOS zabiła wszystkich naukowców w placówce. Portal Prelude to naprawdę ciekawy tytuł, który serdecznie wam polecam, szczególnie, że on również korzysta z ostatniego remasteru Portala 1, dzięki czemu również możecie uświadczyć tam naprawdę pięknej grafiki. A w samej grze możecie na przykład na własnej skórze doświadczyć aktywacji GLaDOS. I w sumie tutaj nie chcę wam za bardzo spoilerować, co tam się dzieje, bo uważam, że naprawdę warto samemu doświadczyć i zagrać w tego moda. Także no, polecam Portal Prelude. Chociaż ma dość trudne te zagadki logiczne, ale warto je przejść dla samej fabuły. Czy jednak obrazki z tej gry nie wydają wam się zbyt piękne? Czy nie wydaje wam się, że to na pewno musi pożreć wszystkie zasoby waszego komputera? A może boicie się, że za parę lat wyjdą jeszcze mocniejsze gry, które sprawią, że wasza nawet obecnie super mocna karta graficzna po prostu polegnie? Możecie jednak spać spokojnie, gdyż Nvidia, tworząc najnowszą generację kart graficznych serii 40, pomyślała o optymalizacji i płynności rozgrywki. Dzięki technologii Nvidia DLSS 3.0 wybrane wspierane gry, które nawet wykorzystują ogromne zasoby waszego komputera, będą chodziły jeszcze płynniej niż dotychczas. I nawet niekoniecznie dlatego, że mając kartę Nvidia macie jedno z wiodących rozwiązań na rynku, ale dlatego, że ta karta graficzna dba o to, żeby nie wysilać się tam, gdzie to niepotrzebne. I tak, gdy macie pierwszego portala albo portala Prelude, po kliknięciu Alt i X wyświetli wam się specjalne menu, które pokaże wam, że Nvidia DLSS jest domyślnie włączone. I to dlatego ta gra chodzi tak dobrze. Już tłumaczę, jak to działa. Rozdzielczość. To w skrócie ilość pikseli na waszym ekranie. Tym większa rozdzielczość, tym więcej pikseli, którym trzeba przypisać odpowiednie natężenie światła oraz kolor. I tym zajmuje się karta graficzna i tak buduje się pojedynczą klatkę obrazu. A najczęściej od razu całe 60 w ciągu jednej sekundy. Tak by gra działała płynnie. Jeśli macie duży monitor, najczęściej z dużą rozdzielczością, Nvidia DLSS 3.0 sprawia, że wasze gry zostają odtwarzane w mniejszej rozdzielczości, przez co potrzebna jest mniejsza ilość obliczeń tych poszczególnych pikseli, a następnie klatki są powiększane do waszej natywnej rozdzielczości monitora z pomocą sztucznej inteligencji. Nawet to powiększanie obrazu z pomocą sztucznej inteligencji jest mniej obciążające niż generowanie całej klatki wysokiej rozdzielczości. Ale nie martwcie się, bo to nie jest po prostu zwykłe chamskie powiększanie. W praktyce bardzo ciężko dostrzec różnicę między klatką, która została powiększona dzięki tej technologii, a klatką, która została w pełni wygenerowana. Znaczy się widać różnicę w płynności, ale w obrazie no niekoniecznie. Wszystko wygląda tak samo, a chodzi lepiej. Jednak ta technologia istniała już wcześniej i nazywała się Nvidia DLSS 2.0. Nowa, trzecia wersja tej technologii w locie tworzy dodatkowe klatki, daje wam dodatkowe FPS-y z pomocą sztucznej inteligencji. I to przekłada się na jeszcze większą płynność gier niż dotychczas. A dla mnie to już naprawdę czarna magia. I choć uniwersum Portala to sprawy, o których mogę gadać godzinami, mam wrażenie, że zaspoilerowałem wam odpowiednio dużo, ale nie dużo, że resztę możecie sobie odkryć samemu. A ja nareszcie pozwolę sobie na, mam nadzieję, zasłużone ciasto. W Portalu głównym ciastem, które mieliśmy w zasadzie dostać, był torcik szwarcwaldzki. I taki mniej więcej mam tutaj przed sobą. No i dobra, ja muszę go zjeść. Nie wierzę, że to robię. Wow.
No nie dziwię się, że główna bohaterka była tak zmotywowana tym ciastem, to jest bardzo dobre. Ale Portal to nie jest jedyna gra, w której zachodzi dziwna koneksja między światem rzeczywistym a tym fikcyjnym, chociaż w tym wypadku już nie na takich samych zasadach i niekoniecznie było to planowane przez twórców. Mam na myśli dość nieoczywiście kultowego Minecrafta, który od lat wychodził w różnych, najróżniejszych wersjach, które kroczek po kroczku sprawiały, że Minecraft był coraz lepszy i coraz ciekawszy. Równocześnie robił on furorę na całym świecie, długo przed tym, jak został oficjalnie wydany. W taki sposób najstarsi gracze, w tym ja, na pewno kojarzycie to, jak Minecraft był w wersji alfa, a potem był w wersji beta. I te poszczególne wersje miały swój klimat, ale było ich dużo. Według mnie ostatnią dobrą wersją była beta 1.7, potem wszystko się zepsuło. Jestem też pijany nostalgią, wybaczcie. Swoją drogą, w najnowszą wersję Minecrafta również możecie pograć z wykorzystaniem technologii Nvidia. Jeśli uważacie, że jakiej mocy graficznej potrzeba, żeby wygenerować kilka bloczków i jakichś pikseli. Chodzi tutaj o Minecrafta z RTX. Żeby Minecraft miał cienie, żeby Minecraft miał wodę, która odbija środowisko, żeby Minecraft wyglądał jeszcze bardziej jak prawdziwy świat, chociaż wiem, że to brzmi absurdalnie. Potocznie mówi się o tym Minecraft z shaderami, no i w takiego odświeżonego, pięknego Minecrafta możecie pograć już w wersji Bedrock Edition, czyli tą na Windowsa 10, ściągając specjalną mapę. Na Javie też są dostępne specjalne modyfikacje, które pozwalają wam pobrać specjalne shadery, które wykorzystują ray tracing, no i wtedy już nigdy nie spojrzycie na Minecrafta tak samo. Bo nagle wśród pikselowych drzew pojawią się głęboko niebieskie cienie, a wśród nich różne jasne, żółte przebłyski słońca. To zupełnie inny sposób doświadczania Minecrafta. Nie ma to jak grać latami w normalną wersję Minecrafta, tylko po to, żeby nagle włączyć Minecrafta RTX-a i podziwiać po prostu te przepiękne widoczki. Wracając jednak do sedna tej historii. Co jeśli powiem wam, że istnieje wersja Minecrafta, o której nie macie bladego pojęcia? Co jeśli powiem wam, że istnieje wersja Minecrafta, w którą fizycznie nigdy nie zagraliście? Nawet jeśli graliście w Minecrafta od wersji InDev, Classic. Po prostu fizycznie nie było takiej możliwości, bo nie zostaliście zaproszeni do beta testów? Nie mówię tutaj oczywiście o jakiejś prehistorycznej wersji Minecrafta, która jest tylko i wyłącznie na dysku samego autora, dewelopera Notcha, ale bardziej o wersji, która została stworzona przez psychofanów gry, którzy poprzez różne schachermacher, fabrykacje historyczne, mieszając to z wydarzeniami, które rzeczywiście się działy i fejkowe filmiki, chcą wszystkich nastraszyć i próbują powiedzieć mi, że jest jakaś tajna wersja Minecrafta, a wszystko to próbują sprzedać jako prawdziwe. Albo niekoniecznie. Może rzeczywiście tak było. Albo ja wszystko jak zwykle biorę zbyt poważnie. Powinienem wrócić do podejścia z Portala, że to jest ARG, to jest fikcyjna historia i nie trzeba tutaj szukać rzeczywistości. Już tłumaczę, o co chodzi. W 2021 roku w serwisie YouTube na dziwnym kanale Minecraft 1.0.16 Versions zostało opublikowane specyficzne wideo zatytułowane Entry Point, prezentujące gameplay z jednej ze starszych wersji Minecrafta, w którym to filmie po 40 sekundach standardowego gameplayu w grze pojawia się dziwna, ciemna postać. Gracz nagrywający ekran natychmiast powiadamia o tym zajściu swoich znajomych na Skype'ie. Gdy gracz powrócił już do gry, postać nagle zniknęła. Opis filmu zawierał następujące informacje. Pamiętam ten świat. Rozpocząłem go w trybie single player, jednak potem założyliśmy na nim serwer, dopóki on został bez naszej wiedzy zaakceptowany do naszych testów. Został zbanowany za dystrybucję plików gry do kogoś poza testami, czyli dla mnie. To nic osobistego. Po tym wszystkim on znowu jest z nami z powrotem. Cokolwiek to znaczy, na kanale znajdują się również inne filmiki. Filmy te pojawiają się co pewien czas, w zasadzie do dzisiaj, gdyż ostatni materiał został opublikowany niespełna miesiąc temu z perspektywy kwietnia 2023 roku. W każdym kolejnym materiale mamy do czynienia z inną, jak gdyby nowszą wersją alternatywnego Minecrafta, o którym nie dowiemy się z oficjalnych źródeł poza tajemniczym kanałem. W każdym materiale dzieje się coś nieco innego, coś równie specyficznego i dziwnego, a gracze doświadczają innych niespotykanych anomalii, takich jak nagłe dołączenie bezimiennego gracza, nagłe rozłączenie gry z powodu nieautoryzowanej sesji oraz inne naprawdę creepy doświadczenia, co w połączeniu z niespotykaną dotychczas wersją gry daje naprawdę ciekawe doświadczenie. Na materiałach wideo możemy również zauważyć otwartą stronę minecraft.net z podstroną zawierającą informacje o zmianach w nowych wersjach, gdzie dowiemy się, jak na przykład naprawiono mechanikę gry związaną z graczami cieniami. Jednak oficjalnie, współcześnie nie znajdziemy żadnych informacji, jakoby takie wersje rzeczywiście istniały i były na bieżąco wydawane, nawet dla
ograniczonej liczby testerów. I choć w różnych miejscach, w opisach czy w komentarzach dotrzemy do informacji, że oryginalne nagrania pochodzą z okolic 2010 roku, ciężko udowodnić, że rzeczywiście tak było. Wszystkie materiały wielokrotnie zaznaczają swoją treścią, że testy gry są wyjątkowo strzeżone, mimo licznych zaniechań, zasad i nielegalnej dystrybucji tej zaginionej wersji, a na kanale prócz gameplayów ze zaginionej wersji gry znajdują się również materiały sugerujące, że ktoś gdzieś kiedyś był w Mojangu, studiu deweloperskim odpowiedzialnym za stworzenie Minecrafta, i nagrał to, jak ktoś z pracowników Mojang chodzi po świecie innego gracza, mając w drugim oknie wyznaczone zasady zachowywania się na tym świecie. I może tam chodzić o skomplikowany proces rekrutacji graczy do testów nowej wersji Minecrafta, i to samo w sobie jest bardzo dziwne. W końcu poprzez jeden z tych filmów zatytułowanych Developer Preview w praktyce upubliczniono jedną z tych dziwnych wersji Minecrafta i można w nią tak po prostu zagrać i w pełni ją przeanalizować. Jednak podsumujmy dotychczasowe odkrycia i sugestie. Z tego wszystkiego wynika, że ten specyficzny kanał gromadzi i publikuje filmy dotyczące tej dziwnej, historycznej, niespotykanej dotychczas wersji Minecrafta. Jednak to kto, po to, dlaczego i jak jest jak najbardziej nieznane. Dlaczego te wersje były tak bardzo chronione i wydają się tak znajome, ale tak obce jednocześnie? Dlaczego w zasadzie nie możemy znaleźć na ten temat niczego w internecie, prócz tego kanału i jakichś analiz? To wszystko również stoi pod ogromnym znakiem zapytania. W plikach gry tej specyficznej wersji Minecrafta możemy doświadczyć intrygujących znalezisk, takich jak nowe nieznane itemy, na przykład zielony proch, nową muzykę na nowych płytach, czy kompletnie niewidziane dotąd obrazy. Wszystko to doskonale interpretuje i analizuje użytkownik Retro Gaming Now, którego materiał na ten temat serdecznie polecam i dzięki któremu przede wszystkim w ogóle dowiedziałem się o tej sprawie. Użytkownik ten stworzył nawet specjalną prezentację w dokumentach Google, gdzie złożył w całość wszystkie zebrane dotychczas informacje i analizy. To naprawdę intrygująca i fascynująca historia tego, jak gracze mogą w zasadzie stworzyć coś nowego poprzez swoją ulubioną grę. Bo chyba nie pozostawia wątpliwości to, że to nie jest prawdziwa wersja Minecrafta. To po prostu nigdy nie były oficjalne wersje pochodzące ze szwedzkiego studia gier. Bo mimo ogromnego sprytu, którym wykazał się autor tego ARG, odpowiednio emulując oraz prawdopodobnie instalując stare wersje Windowsa, stare wersje Skype'a i tworząc tę całą historyjkę, coś naprawdę ciekawe, jakby wprowadza wiele wspomnień. Autor chciał jakby cofnąć czas o 10 lat i udało mu się to dość dobrze. Nie wspominając o tym, że on tam modyfikował rozdzielczości, te ekrany wyglądały różnie, każdy film miał być od innego użytkownika z innego czasu, więc miał innego Windowsa. Piękne. Inny klatkaż tych materiałów, wszystko było nagrywane innymi programami. No, gość się postarał. Ale i tak na końcu trzeba szczerze sobie powiedzieć, że jest to fikcyjne ARG, a nie prawdziwa część naszego świata, prawdziwa część kanonu Minecrafta. Chyba że o wielu rzeczach po prostu nie wiemy. I naprawdę istniała taka wersja i naprawdę Mojang w 2010 szukał graczy do testów tej mistycznej wersji. Tak właściwie ciekawe, co było dalej. Po co to było tak strzeżone? Czemu ci gracze byli rekrutowani na swoich mapach? Ale jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, co się dzieje z tym projektem, bo sytuacja cały czas się zmienia, zapraszam was do linku w opisie, w którym użytkownik Retro Gaming Now streścił wszystko w prezentacji Google. Także tam są źródła na ten temat. Jeśli jesteście ciekawi innych ciekawostek z gier albo chcielibyście, żebym jeszcze więcej opowiadał o portalu, to dajcie znać w komentarzu, bo ja lubię o tym opowiadać, ale jestem ciekaw, czy wy lubicie, jak o tym opowiadam, także napiszcie. Bardzo dziękuję firmie Nvidia za możliwość tej współpracy i opowiedzenia o jednej z moich ulubionych gier, bo szczerze mówiąc to jest trochę taka moja zajawka. No i tak samo osobiście jeszcze raz zachęcam was do zagłębienia się w ten lore i odkrycia portala jeszcze raz na nowo, albo jeśli jeszcze w niego nie graliście, no warto. Szczególnie, że ostatnio, jak już mówiłem, wyszły remastery portala z ray tracingiem, z naciskiem na portala Prelude, bo w niego również można zagrać w odświeżonej wersji. Jak zwykle zachęcam do dania lajka, subukcji, subskrypcji, udostępnienia tego filmu, jeśli uważacie, że nie tylko wy powinniście go zobaczyć. No i cóż, dziękuję bardzo.